Witajcie z tej strony Rumcajs. W poprzednim odcinku o zapałkach sztormowych mówiłem wam o tym oto baciku nasączonym parafiną. On jest twardy. Tak? I to jest podpałka. Słuchajcie, to jest podpałka w moim zestawie ucieczkowym. Ona się znajduje. No i w tym odcinku pokażę wam, jak ją zrobić. Do jej wykonania będziemy potrzebowali bardzo podobne rzeczy, co w zeszłym odcinku. Do tego właśnie posłużymy się tym sprzętem. Jeden wacik. Jakaś taka konstrukcja, tak jak w moim przypadku, z ołówka i dwóch takich kubków, żeby móc to powiesić. Jakiś rylet taki, którym można by to przekuć. Coś, żeby można było powiesić. W moim przypadku akurat trytytka. No i coś, żeby zapalić. Zasada taka sama jak w poprzednim odcinku. Tutaj obok są rodzice. Wiadro wody też mam. Więc do dzieła. Dobra, mamy świeczkę. Rozpuszczamy parafinę. W międzyczasie robimy dziurkę w gazie, przepraszam, w gazie, w wacie. Temu zestawowi jeszcze ucieczkowemu poświęcę w ogóle oddzielny film, więc żebyście nie byli zdziwieni. Okej. Okay. Dobra, mamy dziurkę. Trytytkę teraz przewlekamy. No i zamykamy ją. Fuj, ale nasmardziłem. Może trochę okno otworzę. Dobra, parafina rozpuszczona. I teraz, słuchajcie, manewr jest bardzo prosty. Otóż moczymy to parafinie. Zamaczamy w wosku bądź parafinie, jak tam mówicie. Ja akurat właśnie używam bardziej tego słowa parafina. To jest właśnie parafina, a nie wosk. O kurde, knot mi się wyciągnął. To nic. I teraz na tą naszą konstrukcję. No dobrze, położę to. Zaczepiamy sobie o ołówek i odkładamy na kubki do wyschnięcia. Tak wygląda właśnie ta konstrukcja. Więc możecie też sobie zrobić coś takiego sami w domu, tak? Żeby nie było, chcę się też usprawiedliwić za poprzedni odcinek. To jak spalicie sobie chałupę, to proszę nie mieć do mnie pretensji. Ja za to nie odpowiadam. A nie, moja rodzina też nie odpowiada, no. Analogicznie. Także tak. Jeszcze jedna uwaga. Za poparzenia też nie odpowiadam, także żeby nie było żadne ze strat przy oglądaniu moich filmów, ja nie odpowiadam. Nie biorę na siebie po prostu odpowiedzialności. Tutaj ta parafina schnie dosyć długo, więc uwaga, nie poparzcie się, bo ona jakoś tak właśnie długo schnie. Nie wiem czemu. Mam taką świadomość, że te filmy teraz się wydają wam takie nudne. No bo nie ma jakiegoś tak doświadczenia, jak to się pali i tak dalej. Otóż o to się nie martwcie. Będzie latem, bo teraz mamy
Środek jesieni, tak, październik. No i ciężko by było po prostu robić takie filmy na dworze, nie? Także o to się nie martwcie. Będą takie testy. W ogóle może będzie, zrobię po prostu taki test, że po prostu wyjdę sobie na podwórko, nie wiem, i będę żyć 24, może nawet 48 godzin na tym zestawie ucieczkowym, albo na tej puszce przetrwania, tak, że mam tylko to i tak dalej. Także właśnie jeszcze temu zestawowi ucieczkowemu poświęcę trochę czasu w późniejszych odcinkach. No i jeszcze nasza podpałka nie wyschła. Zaraz po prostu będzie dalsza część odcinka. Dobra. Dobra jest, już wyschło. Przynajmniej choć trochę. Teraz dobrze by było, żebyście mieli jakąś podkładkę pod to. Tak jak ja. Ze swojej puszki. Ze swojego zestawu, przepraszam, ucieczkowego. Tak, wziąłem pokrywkę. I teraz tak. Rozgrzeję jeszcze to nad zapalniczką. Nie róbcie lepiej tego. To, co ja, nie powtarzajcie. To jest dość niebezpieczne, możecie się poparzyć. Lepiej właśnie zrobić taką maszynę jak ja. Jak wcześniej wykonałem. No i oczywiście pamiętajcie, że jak się poparzycie bądź spalicie sobie chatę, to ja. Proszę nie mieć do mnie pretensji. I lejemy po prostu na tą podkładkę. Też ważne, żeby była podkładka. Bo i za poplamiony obrus także nie odpowiadam. Też mam nadzieję, że na obrusie to wy tego nie robicie. Będzie przypał potem. Matki, żony, u mamy, mamusi kochanej jedynej, u mamy, żony, kochanki czy dziewczyny na obrusie. Dobra. I tak samo. Dobra, słuchajcie, podpałka jest już gotowa. Potem wystarczy tylko zdjąć tą trytytkę. Można gdzieś umieścić w jakiejś puszce przetrwania. Tutaj można też zalać bardziej parafiną. Także to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć!